Szanowni Państwo, uroczystość rozpocznie odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez chór reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, ponad asi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Ramię, broń! Tu nogi, broń! Szanowni Państwo, w imieniu organizatora dzisiejszej uroczystości, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i pełniącego obowiązku szefa urzędu, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, a także Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Oddziału Warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej, mam zaszczyt powitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, oraz wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam weteranów walki. I pan przedstawiciel Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, władz państwowych oraz władz samorządowych. Witam ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobrę. Witam ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Błaszczaka. Witam przybyły na dzisiejszą uroczystość. Mocny sztandarowy. Szczególnie gorąco pragnę powitać rodziny żołnierzy wyklętych, a wśród nich rodzinę rotmistrza Witolda Pileckiego, równie gorąco witam panią Zuzannę Kurtykę, małżonkę świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, inicjatora organizowania uroczystości w tym miejscu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, o wprowadzenie w charakter uroczystości uprzejmie proszę przedstawiciela Społecznego Komitetu Organizacji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pana Jacka Pawłowicza z Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, po raz piąty spotykamy się pod murem warszawskiej Golgoty, pod murem więzienia, w którym komuniści zamordowali elitę Wojska Polskiego, tego, które zostało, ostało się po hakatombie II wojny światowej i chciało żyć w Polsce i walczyło o wolną Polskę. Proszę Państwa, nie byłoby tego święta, gdyby nie dwóch ludzi. Gdyby nie było świętej pamięci prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Korczyki, który przekonał pana prezydenta, świętej pamięci pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego, do tego, żeby wnieść do Sejmu wniosek o powołanie tego dnia, o stworzenie Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych, bohaterów antykomunistycznego powstania, które trwało na ziemiach Rzeczypospolitej, całych ziemiach Rzeczypospolitej i tych teraz, które są w granicach i tych za kordonem, na ziemiach utraconych. Chwała bohaterom! Dziękujemy panu. Uprzejmie proszę małżonkę świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, panią Zuzannę Kurtykę o zabranie głosu. Panie prezydencie, szanowni państwo, pojęcie zbrodni komunistycznej jest nierozerwalnie związane z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jeżeli mówimy o jej ofiarach, musimy także nazywać sprawcy. Dziś wydaje się trudne do pojęcia, że pojęcie zbrodni komunistycznej zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa przy takiej powszechności, przy takiej ogromnej liczbie ofiar dopiero w 1998 roku. Jeszcze 18 lat temu była to zbrodnia nie do ukarania. W swoim życiu byłam w kilku miejscach, gdzie cisza krzyczy głosami ofiar i strach stanąć mocniej na ziemi, bo nie wiadomo, czy nie pojawi się krew. Pierwszym takim miejscem to Kuropaty, drugim Katyński Las, gdzie od 10 kwietnia 2010 roku dołączyło echo z nad pobliskiego lotniska Siewierny. Trzecie to Rakowiecka Wierzchowa. Przecież dziś tutaj zgromadził nas ten nieustający krzyk, trwający od 60, 70 lat, cały czas. W 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej podjął wielką pracę zgromadzenia i opisania miejsc zbrodni komunistycznej. Opisano ich 550 na terenie Polski. Nie zostało opisanych wiele miejsc, które znalazły się na ziemiach polskich włączonych do Związku Sowieckiego. To drugi
wojnie światowej. Te miejsca prawdopodobnie nigdy nie będą znalezione. Ich ofiary nie będą nazwane. A przecież każdy z nas jest stróżem brata swego. Pozwólcie Państwo, że zacytuję. Byli przedstawicielami pokolenia niezwykle ofiarnego i patriotycznego, najlepszego w ciągu ostatnich 300 lat, które stworzyło polskie państwo podziemne, armię krajową i walczące u boku sojuszników polskie siły zbrojne, które po 1945 roku stawiło opór komunistycznemu zniewoleniu i które do gorzkiej starości było prześladowane, łamane, dyskryminowane przez władze komunistycznej Polski, pisał Janusz Kurtyka do wstępu do Grypców z celi śmierci Łukasza Cieplińskiego. O tych Grypcach pisał: są krzykiem całego pokolenia mordowanego przez instytucje komunistycznego państwa nowego typu. Niezwykle emocjonalny, skondensowany sposób mówią o przegranej, niedokończonej walce, o niespełnionych nadziejach.